Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w kolejnym odcinku z naszą Charlie. I słuchajcie, a właśnie, miałam wam pokazać, w ogóle to tak się miałam przywitać. O, zobaczcie, fajne te ślimaki są, co? To jest, jak coś będzie atakować, to mamy taką ochronę i tam po iluś sekundach przeciwnicy powinni odejść. Nie wiem, do których przeciwników dokładnie to się ma, ale jak coś to zobaczymy. No i słuchajcie, już nie powiedziałem, zostało mi 2 dni, dlatego że tu sporo ogarniałam, jak przyszłam z tych ruin. Zrobiłam jeszcze jedną skrzynkę, zrobiłam, ale to tak wam tylko powiem, że nie będziemy chodzić, dlatego że... O tak, weźmiemy sobie jedzonko, weź Chester. Chociaż nie wiem, czy by nie więcej coś jeszcze wziąć. Wiecie co, zrobimy sobie może jeszcze jedno na wszelki wypadek. Bo pójdziemy już sobie, słuchajcie, zahaczymy o pustynię, o ile zdążę. Patrzymy na te kłębowiska. I pójdziemy już na morsy, no bo zaraz będzie zima, tak? Także... tak się zastanawiam. A może tą jeszcze weźmiemy? Gdzieś tu... Nie, nie, tu to chyba jest jeszcze pusta. Gdzieś tu miałam, słuchaj, teraz mam taki burdel w tych skrzynkach, tyle tego wszystkiego, że to jest jakaś... Już to może sobie wykorzystam. 73, No nie wiem, ale chyba wystarczy, nie? Jeszcze trochę do zimy, ale już na wszelki wypadek sobie to pozabieram. A kamień mój gdzie jest? Nie, tu jest pusta. Mam gdzieś kamień, czy co to się stało z tymi moimi kamieniami? Słuchajcie, krety mi pewno pożerały, choinka. A, nie, Boże, myślałam, że to kamień, nie? Ej! Nie ma. Wiecie co, może zamienię sobie. Siatkę mam, chcę to nałapiemy świetlików. Słuchajcie, broń to mam. A zbroję? Aha, mam zbroję. Tak, to do Chestera. Tak, akurat mi wyjdzie, że wybierzemy się na noc. Co to ja chciałam zrobić? Aha, kamień. No to muszę zrobić sobie kilof, nie? Co to było jeszcze potrzebne? Kamienie? No na pewno kamienie. Bierz to kamienie. Czekajcie, gdzie był kamień? Tutaj czy był w ognisku? Dobra. Mamy kamień. A, wiecie co może jeszcze wezmę? Właśnie. Już wiem, co jeszcze miałam zabrać. Jezu, ja to tak poupychałam, wiecie co, po prostu. Nie mamy miejsca. Znaczy, miejsce to mamy, ale jest taki burdy, że i tak mi już tyle dni przeleciało. To może jeszcze sobie wezmę. Mi się przyda. A, właściwie siekierkę też zabierzemy. No. Dobra, wiecie co, może idziemy. Zobaczymy, może te morsy już będą. Tak, potrójny kokon widzę, super. Jakieś leczenie mam. Króliki, tak, dorobiłam, słuchajcie, starczyło mi na 2 domki. A nie, nie mam mięsa przecież, co się boję. Na 2 domki, także mamy dodatkowe króliczki i dorobiłam pułapek, zobaczcie. Także trochę czasu mi zeszło, bo wiecie, musiałam... Boże, ja nie mam nic drewna? Uff. No to pięknie. Kurde, no nie, no to pójdziemy rano. Widzicie, no, tak się wybieram, nie? Tak się wybieram, że... Nie mam drewna. Nie wiem, czy tam wyzbierałam całe to drewno? Chyba tak. Tylko mówię, robiłam te pułapki, nie? I po prostu strasznie dużo tego drewna mi poszło na nie. Tom, zostaw małą. Ale sporo pułapek były właśnie jedne psy, także spokojnie, już tam bez żadnego problemu one giną, także... Nie mamy się czym przejmować już. Nawet jakby przyszedł jelenio cyklop, choć... Tak jak mi chyba właśnie Czesław napisał, że jak ja chcę, to oczywiście nie przyjdzie, bo po co? To można by go zaprowadzić i zobaczyć, czy czasami już by się dało, bo jak wiecie... Znaczy wiecie, część osób wie, które mnie oglądały. Po co to wszystko? Dobra, idziemy. To wiecie co, przeczekamy sobie jeszcze tą noc.
No bo bez sensu teraz iść. Właściwie. Albo chodź jeszcze tutaj najpierw. Zdejmij, bo szkoda. A gdzie jest mój... Boże, się wystraszyłam, że nie mam. A, w sumie spal te szyszki. Okej. Okay. Co, a pajęczynę gdzie mam? Nie. Boże, jaki burdel. Szkoda gadać. Drewno, trawa. No właśnie, trawę może jeszcze trochę sobie weźmiemy. Dobra, może jednak starczy. Właśnie z Golumem to już gigantów prowadziłam na pułapki i one tam ginęły bez żadnego problemu, także spoko. Może akurat się uda, choć mówię, znają, że cię nie przyjdzie jak ja chcę, bo po co? Ale zobaczymy. No już jesteś trochę głodna, ale szkoda mi brać... Kurde, to mi się też popsuje. To już mi się psuje. Czekajcie, nie wyschło mi to mięso? Nie, choinka. Dobra, te sobie dwa zjemy. Idziemy. A! I słuchajcie, udało mi się wytropić koalefanta. Był ten z tych dodatkowych. Tak, i ktoś mi jeszcze napisał, słuchajcie, że właśnie z tych dodatkowych z moda, że śladów wtedy nie widać na mapie przy tym moim modzie i trzeba samemu tropić. I faktycznie to jest prawda, bo tak to wyglądało. Tylko gdzie on jest? Gdzieś jego... O, tu. Dobra, to idziemy. Chciałabym go też zabić, bo jednego już mamy tam w zagrodzie. No bo to jeszcze jesień, to jest ten sam. Może zimą nam się uda wytropić, no, tego zimowego. To wtedy sobie zaprowadzę do zagrody i zjeść tą trąbę, zobaczyć jak ona działa. Wziąłem Chestera? Wziąłem. Boże, Chester, żebyś mi tylko nie zginął. Bo nie mam już tylu niebieskich kamyczków, no to wtedy zrobię tego cienistego, bo akurat koszmarnego paliwa to mamy sporo. Dobra. Co to jest? Jakieś nasionka? Trąba. Weź to. A to ciekawe te nasionka, słuchajcie. To zasadzimy później. Laskę weź sobie, moja droga. A, możemy wziąć. Czuję, ty tu biegasz, maluchu, zabiją cię! A morsy mamy... Tutaj. To jest w ogóle chamstwo, że mam tylko jedne te morsy, wiecie co? Szkoda, kurczę. Laskę mam, ale chciałabym też mieć, wiecie co, ten... Ile tu tego? 2%. To do widzenia. Czapka by mi się przydała. Nie musiałabym tego cylindra... Właściwie to na razie to możesz zdjąć. O mój god, gdzie ja się tu dostałam? No ale spoko. Już to chyba nie są zainteresowane moją osobą. Bardzo dobrze. Okej, tu teraz będziemy musieli na psy uważać. I zapewne psy oczywiście przyjdą niedługo, bo teraz to przychodzą przecież normalnie co trochę, nie? No i zobaczmy. Jak ja idę, to oczywiście nie będzie ani jednego kłębka. Bo po co? Bo wiecie, chciałabym te laleczki, kurde, znaleźć, no. Czy to mi się, jak ja tutaj dawno nie byłam, to pewno mi się nie zrespią. Aha, tu jest ta roślina, faktycznie. No, ciebie to nie chcę. No nie ma. Pewno dopiero, na drugi dzień.
A czy zimą te kłębki też tutaj są? Słuchajcie, kurde, powiem wam, że nie wiem. Jakoś tak... Chyba nie chodziłam zimą. No nie ma nic, kurde, no nic. O, tam są te pająki, faktycznie muszę pamiętać o tym. Żeby się tam czasem nie wryć gdzieś między nie. No nie ma nic, no. Jeszcze ewentualnie zostaną... groby, nie? No ale to musiałabym sobie... mięcha nabrać. Suszonego. No nie ma nic, no. Nic kompletnie. Chyba to faktycznie tak działa, że... ale nie jestem pewna, mówię od razu, że... po prostu jak tutaj nie przejdę, to one się jakby nie respią, tak? Chyba. Tak mi się wydaje, nie wiem. O, jest jakiś! No hej, stój! Przekładnia. Akurat przekładni to ja nie potrzebuję. Jakaś pszczoła lata. Żaba. Aha, bo to żeby... O! Dzień dobry. Żeby ostatnio. No widzicie, jakiego mam pecha. Ktoś mi pisał właśnie, że znalazł też w tych kłębkach. I że musiałabym mieć pecha, żeby nie znaleźć. No to jak widzicie, pecha mam. No oczywiście nie ma. Bo po co? Chciałabym chociaż jedną, bo chciałabym zobaczyć, jak wygląda. O, ślad. Brązowy. To dziękuję za brązowy. No patrzcie, no wszystkie pierdoły, tylko nie... To co chcę. Jest! Patrzcie! Wow, ale fajowa, zimowa. Ej, słodka, ja chcę wszystkie. Ja chcę wszystkie. Deszcz! Jak to deszcz? Nie mam parasolki, nie? Zapomniałam, że jesienią też czasem pada, prawda? Jeszcze jedną. No świetny, po prostu świetny. No i niestety. Dobra, wiecie co robimy? Ognisko. Okej. Okay. To możesz założyć. Chester, wiesz co? Albo jeszcze możemy poczekać. Mam nadzieję, że mi się to nie popsuje. Mamy tą laleczkę. Zobaczcie, jaka fajowa. Świetne są. I są kolorowe, bo jak widziałam... Ja tylko widziałam niestety na... obrazkach, że są te czerwone, różne kolory są, śliczna jest, ale ona chyba nic nie robi, tylko jest tak do zdoby. To nic, ale ja chcę wszystkie. Ja chcę wszystkie takie laleczki i... Super, naprawdę. Wiesz co, zabierzam, bo zaraz spalę znając siebie, prawda? A, i zrobiłam, słuchajcie, z tego rogu tą... harnukopię? Nazwa dziwna. Bo jeszcze jeden mamy, ale ten jeden zostawię sobie na strażnika, tak? Antycznego, o ile oczywiście przyjdzie jelenio cyklop, bo bez oka to nic nie zdziałamy niestety. No zobaczymy. A ja to też spalę, bo po co mi to teraz? Nie potrzebujemy. Zrobimy sobie tak, dzwony w kościele, nie przejmujcie się. Zrobimy sobie... A dzisiaj nie niedziela, nie? Zrobimy sobie ten... jeszcze jedną rundkę rano. Tu są te psy, dobra. No i może już będzie zima i wtedy przejdziemy się tutaj. Tu są co prawda te groby, ale no... Psycha mi spadnie. Zobaczymy. Jak my tu mamy? Jeden dzień nam został. Ale zima. Powiem wam, że dużo bardziej wolę zimę niż lato, naprawdę, bo wiecie, mamy tam czapkę, tą kamizelkę, kamień i to tak naprawdę wystarczy na zimę, nic więcej nie potrzeba, a latem to przegrzewanie to... Sakra. No i oczywiście muchosmok, nie? A teraz nie przyszedł, prawda? Jak ja chciałam, to nie przyszedł, więc jeden cykl pewnie też nie przyjdzie. Niestety. To właściwie to miałam patrzeć, czy są świetliki, no ale... A dorzuć jeszcze kupek, to my tam mamy mnóstwo koło siebie. Właściwie wszystko możesz nosić, ale na razie miejsce mamy to. A
Chociaż weź te przekładnie, co mi się tu będą poniewierać. I wolę właśnie tego czestera śnieżnego, dlatego że on możemy wkładać wszystkie rzeczy, no a dodatkowo jedzenie nam się wolniej psuje, prawda? No i latem możemy chłodzić kamień, to jest podstawa. No ale jak mi zginie, no to będzie lipa niestety. No chyba, że zimą będą mnie nawiedzać psy, a na pewno będą i to często, to może akurat te niebieskie uda nam się kamyczki zdobyć. Przepraszam. No, szybciej. No i mamy zimę i pingwiny. Oczywiście. Dobra. Ubieramy się i lecimy. No. Przejdziemy się jeszcze raz. On sobie odsunął. O. Cześć! Daj mi laleczkę! Ja tak. A, wiesz co, daj na jedzonko, bo w sumie jestem głodna. Dobra. Lecimy. Tak, bo chodziła teraz przy wodzie, to wszystkie pingwiny wylecą. Kurde, no pada jeszcze. Nie dość, że zimno, to pada, to zaraz będę zamarzać oczywiście. No i to wszystko. Mamy ślad. Brązowy to nie. Naprawdę bardzo dziękuję osobie, która mi napisała o tych kolorach, bo przynajmniej niepotrzebnie nie tracę czasu, żeby tropić te zwykłe, tak? No bo... Bo tych zwykłych to mamy aż za dużo. Kurde, no ja nie wzięłam tej parasolki, no. Jak tak zawsze wszystko ze sobą zabieram, aż za dużo, to parasolki teraz nie wzięłam, no. Teraz będę zamarzać i teraz z tego będzie. Ale fajnie, że mam chociaż tą jedną laleczkę, słodka jest. O. Stój! Paprutka. Weź to w sumie. W sobie pierwszy dzień to jeszcze tak zimno nie jest, ale... Ale do tego ten deszcz, to wiecie. No i dupa, więcej nic. Tak, pingwiny za to są. No nie ma. No niestety. Bo nic więcej nie znajdę. Dobra. W takim razie to tak po prostu byśmy się przeszli. Tylko, że tu są psy. No ale okej, idziemy. Idziemy zobaczyć jak tam morsy. To już tu jesteście. Chodźcie star szybko, bo kurczę. Jak ty mi zginiesz, to się wkurzę. Boże, tu są już pająki. Jeszcze ich nie ma. Kurde. No to. No spoko, będzie węgiel. Grzej się. Nie ma jeszcze was. Dlaczego? Teraz zawczas przyszłam do nich. Pająk! Dobra, bo widzę, że mi się to bardzo szybko traci. Ej, psiur jest. No to jak to, tak to?
Jest! Czy mam zbroję? Mam, dobra. Stój! Stój, nie uciekaj! Kurde. No nie w te pająki! Cholera! Nie! Fucking shit. No to super, nie? To się źle skończy. Kurde, kurde. No i zamarzam jeszcze. Poko? Nie ma, dobra. Tak przy okazji. Fuck, zamarzam. Gdzie ten kurde głupi mors? Cholera, a jest. Ja wiem, że zamarzam. Może Chester mi zgizje. Chester, tego atakuj, głupia ty! Dobra, może pająki, ale... Nie, muszę zobaczyć, jak to wygląda. Gdzie on jest? Zabiły go? Nie. Jest! Nie ma czapki! Chester! Chester! Szybko! Fuck! Chodź szybko! Uciekamy stąd! Cholera. Co tu tyle? Aha, bo to jest ten portal. Nie portal, tylko drzwi Maxwella. Co ja brzę w ogóle? No. Tam jeszcze została jedna ta, ale spoko. To... A, może to sobie zjemy. Będzie mi miejsce zajmowało. Masz... Trzymaj sobie. To tutaj. Boże, ile tych pająków! No to jest jakiś koszmar, słuchajcie. No i gdzie idziesz? A jedz sobie to mięso, nie chcę go wcale. Nieźle. To gdzie została ta... Splójka. No ale widzicie, czapka nie wypadła. No. Nawet kieł nie wypadł. Może później spróbujemy jeszcze raz, no ale teraz to nie wiem, 3 czy 4 dni, nie pamiętam, cele one się odradzają. To w sumie nie ma sensu tutaj siedzieć za bardzo. Co ten kamień tak się nie grzeje w ogóle? Boże, psycha mi spada. Wow, ile mi zbroi zostało, co? Niedobrze. Dobra. Wiecie co, ja sobie tylko wrócę potem... O, czekajcie. Zielony! Cholera, no ale... No i co z tego, że zielony? Przecież go nie będę stąd gonić do mnie do domu, prawda? No i tu to w ogóle na pewno go wytropię w tym gąszczu. Nie. To jest ślad jakiś, ale to chyba inny. Dobra, nie, to nie ma sensu, słuchajcie, bo... Ale to był ten zimowy, bo zielony dymek był, nie? Bo nie będę go stąd taszczyć do domu, prawda? Boże, że Chester przeżył. Gdzie ja w ogóle? Gdzie to było? Gdzieś tu koło tych pająków bliżej, nie? Jest. Choć jeszcze tak obejrzę, czy czasami na pewno nic tu nie ma? No nie ma.
Dobra. No to słuchajcie, idziemy, myślę, na razie do domu. Jeszcze może przejdziemy się tu. No świetnie. Psy. Ej, mam 12% zbroi. A chyba też jednak jest. 5 minut idą. O, patrzcie, zielony. Kurde, no. Chyba, żebyśmy mogli go zabić, nie? O, fucking shit. Fuck! Ja nie mam zbroi! Cholera. Może tu, w te pingwiny. Czy coś, nie wiem. Nie, tam nic nie da. Okej. Okay. Boże, czas teraz zginiesz mi tu. No ja też właściwie mogę zginąć, bo oczywiście nie mam nawet zbroi na sobie, nie mam nic. Gdzie te pszczoły? Jak są potrzebne, to ich nie ma. Latacie? Super. Kurde, powiem wam, że... Na wszelki wypadek. Okej. Okay. Śnieg pada, śnieg. Dobra. Myślę, że tam się zajęły tym. Ja bym chciała do tego śladu wrócić jednak. Kurde, gdzie ja idę? Fucking shit. Jeszcze jeden mi tu łazi. No nie, i zamarzam po prostu. Spadaj. Rób to. Ognisko w sensie. To jest ten zielony! Ej, no! Szybko, grzej się. Co, idę szybko, może jeszcze mi się uda coś tutaj wytropić. Może najważniejsze, żeby było wytropione, nie? Mielibyśmy drugą trąbę i moglibyśmy sobie sprawdzić, a... Jak tam bliżej siebie wytropię, no to wtedy go zagonię do zagrody, nie? Wiecie, o co chodzi. Wszelki wypadek. Czemu to nie podleczyło mnie? Czy szybciej, bo... No tylko nie w te pająki, ej! No fucking shit. A dlaczego ja w tym chodzę? Niech mnie ktoś oświeci. Nie wiem. Dobra, na razie jest tak. No szybciej! No. Oż ty, ej! No kurde, ej, no przecież widzieliście, że był zielony dymek. No nie... Masakra. Gdzie jest teraz to moje ognisko? No i teraz zginę i tak się to skończy. Fucking shit. Gdzie moje ognisko? Jest, dobra. Broja. Dobra. Okej. Okay. O fuck! Jeszcze! Już? Ej, ale widzieliście to? A tego nie chcę. Za dużo tego już mam. Podleczymy się. No przecież był zielony dymek na 100%. Ja byłam święcie przekonana, że to jest ten, wiecie. To możemy zabrać. Kamienia to możesz położyć. No nie no, to jest brązowy.
No ale już teraz sama nie wiem, bo tamten był zielony, no i co? No co tu co? No skóry. Naprawdę? Wszystkie teraz mi tu... Ja pewnie jestem blisko... No tak, kopca. To dlatego. Kurde, no byłam przekonana, że to będzie ten, wiecie, no... No tak w sumie powinno być tak naprawdę, bo... Niby zielony dymek. No ale... Jak widać, nie. No nic. Myślę, że wrócimy już do domu. Chociaż... Ja sama nie wiem, czy jest sens tak na... Ale nie, bo nie mam zbroi, nie mam nic. Nie, wrócimy do domu. Później jeszcze raz przyjdziemy najwyżej. Do domu też mam hektar. Tak naprawdę... O my god, gdzie mój dom? A patrz, jak to fajnie już wygląda. Ile mam pułapek, królików. Moje koelefanty. Dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj sobie skończymy. No bez sensu będziecie czekać ze mną noc, ja tylko wrócę do domu. Ewentualnie może jeszcze się tu raz przejdę i zobaczę, jak to będzie wyglądało po tej pustyni i wrócę do domu i... no i bez sensu byście czekali, tak? Także cóż, no ja na dzisiaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak, psiury oczywiście musiały mnie atakować. Morz oczywiście musiał prosto w pająki, bo jak żeby inaczej, żeby nie było zbyt łatwo. Ale to nic, no. Najważniejsze, że się udało, ale już nie mam nic do leczenia i mam resztkę zbroi, także lepiej wrócić do domu. Także cóż, kochani, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!